Witajcie ludzie, przy kolejnym odcinku Zagrajmy Wy, profesor Layton i tajemnicza wioska. Ten odcinek, mogę wam obiecać, będzie dość ciekawy i mocny, jeżeli chodzi o fabułę. Ostatnio znaleźliśmy tutaj przy... butelkach... jakąś zagadkę, co to może być? O... w każdym razie, tu jest napisane, że możemy podnosić jedną szklankę naraz. I pytaniem jest, ile szklanek możemy podnieść, albo musimy podnieść. Żeby postawić tam pewnie to, co? Jedno. Pup. Znowu takie trochę podejrzliwe, tak, no, podchodzące od tyłu jakby. Takie, jakby to nazwać? Takie, które chce nas oszukać. Zadanie, które chce nas oszukać, co? No właśnie, tutaj. Jedną szklankę można... Od jednej szklanki można do drugiej przelać. Okej, okay. No to ciekawe bardzo. No to powiedziałbym, że pogadamy jeszcze z Zapone, zanim przejdziemy do karczmarza. Czy tam właściciela kawiarni, bo to niby jest kawiarnia, tak naprawdę to jest knajpa, cholera jasna. O, jak wspaniale pana znowu zobaczyć. O, mam tutaj taki, nie, mam taki, taką zagadkę dla pana tutaj, no może pan ją tutaj zgryzie. Zgryzienie jej jest twardsze niż zgryzienie kokosu. Kto wie, może ma coś wspólnego z pańską sprawą, w której pan prowadzi śledztwo, no co pan powie? Pomoże pan koledze detektywowi, bracie? To bardzo interesujące, ale jest tutaj nieporozumienie, ja nie jestem detektywem, wiesz? A, rozumiem, jest pan pod przykrywką, okej, ja też. Znam to, ale i tak nie oszuka mnie pan, ja zawsze rozpoznam kolegę szpiega, kiedy go zobaczę. No więc, zabierzmy się za tą zagadkę. Co to będzie za zagadka? Puzzle number 51. A to jest fajna zagadka, to jest jedna z tych zagadek, które mi się wbiły w pamięć. Chodzi o to, któremu fryzjerowi dałbyś sobie obciąć włosy? Temu z okropną fryzurą, czy temu z przepiękną fryzurą? No cóż, pierwszy moment można pomyśleć, że ten z piękną fryzurą potrafi dbać o włosy, prawda? Dlatego u niego. Ale nie. Za chwilę zobaczycie wytłumaczenie. Ten z brzydkimi włosami. A wytłumaczenie jest takie genialne. Znowu taka zagadka, przy której trzeba pomyśleć dwa razy. Bo to taka podpucha trochę. No właśnie. Oni sami nie mogą sobie włosów ciąć. Czyli ten z pięknymi włosami musiał temu z okropną fryzurą obciąć włosy, co? No właśnie. Czyli to jest rozwiązanie. To coś piękne. O! A więc udało się panu pokonać tą potworną zagadkę, albo tego potwora zagadkowego. Niesamowite! No cóż, to nie było takie trudne. No i tak, ale co ważniejsze, czy widział pan Ramona? Co, panie? Chce pan jeszcze więcej zagadek? Okej, ale mam dla pana tutaj radę. Babcia Riddleton, powinien pan odwiedzić babcię Riddleton, ona może panu więcej powiedzieć. Moje instynkty detektywistyczne. Mówią mi, że jakaś inna sprawa się zaczyna, kiedy my tutaj rozmawiamy, albo się rozwija. Więc muszę pana opuścić teraz, być może spotkamy się później, jutro na przykład. Okej. I teraz ten barman z niesamowicie zarąbistym designem. Wygląda jak, z tego nosa wygląda jak jeden Pokémon kamienny z trzeciej generacji. Uti! Więc czego chcecie? Znaczy, co można podać, kolego? Nie chcę niczego zamówić, przyszedłem tutaj tylko z innego powodu. Jakiegoś innego powodu. Nie chcemy specjalności, naszej specjalności, co? No dobrze, to czego chcesz wiedzieć? No cóż, poszukujemy Ramona. To jest Ramon, sługa Reinholdów. Nigdzie nie możemy go znaleźć, nikt nie może go znaleźć od poprzedniego wieczora. Nie, tfu, tego wieczora, b. Od wieczora nikt nie może go znaleźć. Szukamy go wszędzie, być może, ale wygląda na to, że zniknął z Saint Mystère. Byliśmy wcześniej u Crotona i ona powiedział, że podobno jakiś dziwny stary mężczyzna biega po wiosce i niby porywa mieszkańców. Czy wie pan coś o tym osobniku? Stary mężczyzna? Okej, ta stara bajka. Więc słyszał pan o niej wcześniej? Ma pan dla mnie jakieś informacje, które mógłby mi pan podać? Nie jesteś co? Nie mogę być
Nie mogę być pewny, czy nie będziesz rozpowiadał jakichś dziwnych plotek na temat San Mister, kiedy wyjdziesz stąd, co? Ale oczywiście, jeżeli uwielbiasz zagadki, to może bym mógł ci zaufać. Ty... Widzę, że już rozwiązałeś 30 zagadek. Okej, więc wydaje mi się, że mogę ci zaufać. Znam pewnego kolesia, którym przyrzeka, że widział tego dziwnego starego faceta, tego starego dziada skaczącego albo raczej ślizgającego się przez ulicę wioski. Ten koleś nazywa się Prosciuto, Pinocchio, Geppetto, Prosciuto. Jest naprawdę mały, ale ma apetyt Wolverina. Apetyt Wolverina? To ciekawe. Wiesz, gdzie mogę znaleźć tego Prosciuto? Nie mogę być pewny, ale o tej godzinie wydaje mi się, że jest w domu i zapycha się znowu jakimś żarciem. Jego dom jest... na północy jakoś, tak. Jego dom jest na północy, tak. Dlaczego nie pójdziesz tam i nie odwiedzisz tej chodzącej lodówki? Chodząca lodówka, to też takie fajne. Lubię sposób gadania tych niektórych postaci tutaj. Na północ, pewnie gdzieś tutaj będzie, nie? To już tak idzie bardziej... To chodź, tutaj też idzie, to jest obydwa na północ, cholera. Zobaczmy najpierw tu, co tutaj takiego znajdziemy. A, tu byliśmy, no tak. Czekaj, to chyba tu, on chyba tu nawet mieszka, ale chcę zobaczyć, czy tutaj czegoś nie znajdę, na przykład jakieś... No właśnie, tutaj są dwóch... Ziomali, jeden ziomek z zajebistym wąsem i Agnes z zagadką. Agnes nigdy nie ma nic ciekawego do powiedzenia, ona tylko daje zagadki, więc możemy ją ominąć. Albo raczej jej dialogi. A co do tego wąsacza, spotkamy go po raz pierwszy, więc z nim pogadamy później. A, znowu taka zagadka, przy której musimy odkryć, kto kłamie. Jedna osoba kłamie, okej. Okay. A mówi, o tak, zjadłem tą rybę, tak. Znaczy, kto zjadł tą rybę, musimy... Znaczy, to jest pytanie, kto zjadł rybę i kto kłamie. B mówi, o tak, widziałem jak A jadł rybę. C mówi, B i ja nie jedliśmy tej ryby. Gdybyśmy wzięli A, to znaczyłoby, że B kłamie. Gdybyśmy wzięli B, to znaczyłoby, że A kłamie, więc jedynie C może kłamać. Wychodzi na to, że B i C też to siedli, ale tylko A się przyznaje. Ale to jest naprawdę trzymanie się razem, to jest obrzydliwe. Jej, udało się! I 1500 pikaratów, ja nie mogę. Wszyscy wpierdzielali. Nie, tylko B to widzieli. Okej. Okay. B i C widzieli. A, jedli, a... A i C jedli, a B to widziały, jak oni jedli, okej. Okay. Tak też może być. To też logiczne. Okej. Okay. A Layton nie dostanie tutaj sobie. A dostajemy tyle mebli, możemy umeblować sobie to wszystko, a i tak ich nie zabierzemy ze sobą do domu. 52 zagadki rozwiązane. A, gdzieś tutaj jest moneta. A nie, zagadka! Oj, to jest zagadka. Znaleźliśmy zagadkę, profesorze? Nie, to Gizmo znalazł zagadkę. Mój piesio, 101! Co takiego tutaj jest? Jak dobrze... O, Gizmo. Ile kostek jest całkowicie czerwonych? 6, z tego co pamiętam. No, powiedz, no. Tak! Moja pamięć jest... No, nie taka dobra jak myślałem, ale lepsza niż, jednak lepsza niż myślałem, no właśnie. Tylko 6 kostek jest całkowicie czerwonych, na to wygląda. Okej. Nic za to nie dostałem, tylko zagadkę rozwiązałem, cholera jasna. No pogadajmy, jak ty się nazywasz? Fajnego wąsa masz, który zakrywa ci całą twarz. Giuseppe. Giuseppe to też taki jest... Giuseppe. Też taki Włoch jakiś. Chyba że Francuz, ale bardziej brzmi jak Włoch. To musi być naprawdę okropne, nie? Czekajcie. To musi być naprawdę okropne, prowadzi śledztwo w nocy. Może pozwolić na moją przerwę zagadkami? Teraz mam idealną zagadkę, która pasuje do takiej nocy. Idealna zagadka, która pasuje do nocy? Potwór! Monster! Aha, chyba muszę zaatakować potwora. Mam tutaj miecz i muszę zaatakować potwora. Widzimy tutaj dwie osoby. Czy kot może być potworem? Oraz... On może być potworem. Oraz to może być potworem, bo to ma oczy, tutaj to. Który potwór atakuje miasto, cholera jasna? Ludzie? Obróćcie...
obróćcie ten obraz o kilka stopni. Obróćcie ten obraz o 90 stopni. Niebo wygląda jak Ganon z The Legend of Zelda. Gin Ganon! Umieraj! Co Ganon robi w Profesorze Laytonie i to jeszcze w zagadce? Legendarna legenda, no nie wierzę. Nigdy nie przegapi okazji, by przegapić okazję. A więc rozwiązałeś tą zagadkę. No więc tak, tak. Chciałbym cię ostrzec przed tym porywaczem, który jest tutaj w mieście. Uważaj na niego. Sen Mystery, nie da się przez niego złapać z ulicy. To byłoby naprawdę bardzo... nie wstydliwe, tylko bardzo... Jak się nazwało to słowo? Albo to byłby dopiero wstyd. I kolejny obraz. No niesamowite. Strasznie fajnie się tutaj te wszystkie rzeczy zbiera. No to powiedziałbym, że zostało nam jeszcze trochę. Z tobą jeszcze nie gadałem, co? Masz pewnie dla mnie jakąś zagadeczkę. Jakaś taksówka tutaj jeździ pod moim oknem. Co się dzieje? Nienawidzę tego podwórka. Da. Wszędzie tutaj ludzie sobie biegają. Powinien być spokój. W niedzielę. Nie mogę tej głupiej zagadki rozwiązać. Coś do cholery dzieje. Nie. Odkąd już na tym siedzę? Cholera jasna. Znowu ten wkurzajka. On zawsze tylko się wkurza, co? Mam znaleźć gwiazdę. Mam znaleźć gwiazdę w tym tutaj... No... obrazie? Pewnie to też jest uważane za sztukę. Mimo, że każdy pięciolatek mógłby to narysować. Jak ja coś takiego narysuję, to nie jest wtedy sztuka. Ale jeżeli ktoś inny to zrobi, to wtedy sztuka, nie? Zajebiste. Nie rozumiem sztuki. Wy chyba też nie, co? Tak jak gdybym... Gdzie tutaj mogę znaleźć coś? Chyba widzę. Tutaj. Spróbuję narysować. Boże. Ciekawe, czy mi to uzna, bo to, tak to okropnie było narysowane. Dalej. Jej! Mimo, że narysowany jako debila, ale i tak, przyjęli mi prawie 1600. Jej! To było łatwe. Hej, ty, jak możesz, dlaczego dajesz mi odpowiedź? Tak długi czas, już od godzin, nie, już od dni na tym siedzę i już prawie miałem. Dziękuję bardzo, ty dupku, zepsułeś mi zabawę. No właśnie. Tym razem nikt cię nie prosił, Layton, musisz to nauczyć się odróżniać. Co? Moneta? Zapominam tutaj szukać monet ostatnio. Nie chcę z nim gadać, nie. O, bardzo mi przykro, za to wcześniej. O, teraz się... Tak, damy do niego jest znowu miły, a teraz znowu... Spodnie narobiły! Dobra, co to za koleś? Któryś z tych drzwi? Co? Gdzie? Tu, moneta. No, dziękuję. Dziękuję, Gizmo. Jest tu jeszcze więcej monet? Oczywiście, tu gdzieś musi być. Bo ja prawie ostatnio nie szukam monet. W ogóle prawie nie szukam monet. Jak tam z mieszkaniem, powiedzmy? Pokaż mi tutaj. A popatrzcie. Layton jest już bardziej zadowolony. Co jeżeli dam ci to i to? Wow. Jest mega zadowolony. A jak zabiorę ci jedno? To zależy od tego, ile rzeczy ma, a nie jakie rzeczy, co? Nieźle. Tobie się też się przyda tutaj jedno, tutaj się przyda misiaczek, się przyda dywanik, tobie się przyda... No dobra, niech Layton na razie zatrzyma to. Jak będziemy mieli wszystkie przedmioty albo więcej przedmiotów, to wtedy będziemy mogli zobaczyć, co jest zadowalające dla kogo. Porywacz, tak. No, parę tajemnic tutaj odkryliśmy. Porywacz, który porywa głównie ludzi, którzy są chorzy oraz głównie, co mają jakieś problemy. A tutaj... W dzienniku już wiele rzeczy, które rozwiązaliśmy, więc nie musimy ich nawet czytać. Zapon. Porozmawiać z zaponem, tak. To właśnie nie jest interesujące. To właśnie to było o tej restauracji, że już to rozwiązaliśmy i tak dalej. To wszystko już mamy. Zapytanie Gerarda.
Tak, świetnie. Kawiarnia. Rozmowa... Czekajcie, tutaj rozmowa o porywaczu. Właśnie tam teraz jedziemy do tego kolesia. Okej. Czyli jak na razie wszystko mamy. A tutaj ile jeszcze potrzebujemy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Jeszcze 9 kawałków obrazu potrzebujemy i będziemy mogli go złożyć. Niesamowite. Już jedną z 3 zagadek takich głównych zrobiliśmy. Świetnie. No to ludzie... On. Tak, 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 dokładnie on. To jest ten głodomor, wielojad. Ten Wolverine. Pogadajmy sobie z nim. Co tam powiesz, przyjacielu? Hej, czego potrzebujesz? Zacznij jęczeć, albo raczej zacznij... no, gadać, albo zacznij swój wykład, żebym mógł dalej jeść. Słyszałem od tego pewnego... Od właściciela kawiarni, powiedzmy tak. A nie od koleśnia. Słyszałem od właściciela kawiarni, że byłeś świadkiem i widziałeś starego mężczyznę, który skakał po mieście. Albo który szwendał się po mieście. Możesz mi trochę o nim powiedzieć? Trochę szczegółów na jego temat? Co widziałeś? Okej. Wydaje mi się, że... to było 4 dni temu. To był taki... No, byłem w drodze do domu. Z marketu, z głównego, z rynku. Tam byłem w drodze do domu. Z obiadem, było zajebiście. To kupiłem sobie takiego kurczaka, tutaj trochę tego, kebaba, no to wszystko na jedną kolację. No i zjadłem połowę też po drodze, no a tak najadałem się i wtedy zobaczyłem takiego dziwnego, naprawdę strasznego mężczyznę, kolesia, który skradał się wszędzie. Więc oczywiście bardziej się przyjrzałem, prawda? Więc postarałem się mu bardziej przyjrzeć i wtedy poczułem wrażenie, albo raczej nie wiem jak to dokładnie przetłumaczyć, ale spróbuję to. Czułem tak jakby taką aurę, jakby chciał kogoś zamordować, wiesz? Albo jakby kogoś zamordował, miał taki... Był naprawdę stary, to był naprawdę stary, straszny stary mężczyzna, człowiek, koleś. Z naprawdę dużym workiem, Krzyknąłem na niego, ale on wtedy zaczął uciekać, znaczy wziął nogi za pas. Tak jakby stary koleś, dziadek zaczął, albo raczej dziadunio zaczął napierdzielać. Wziął nogi za pas, uciekł po prostu, Wydaje mi się, że ten dziwak jest właśnie tym porywaczem. Więc kiedy jesteś na dworze, uważaj na siebie, okej? Interesujące. A. Gdzie? Moneta? Właśnie chciałem szukać. Lubię takie dubbingi, tak tutaj że on cały czas je. Nie chcę z tą gadać, to jakaś... A, będzie jakaś zagadka, co? Nie. Ej, czego chcesz? A więc przypuszczam, że nie słyszałeś, że nie widziałeś Ramona, prawda? Sługusa z Reinholdów. Oczywiście, że nie. Ale tu? Oczywiście, że go widziałem. To ten koleś z tymi fioletowymi ustami, prawda? Ale nie widziałem go dzisiaj. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale mam tutaj własny biznes, dość dużo do załatwienia. Oczywiście, proszę mi wybaczyć. Smacznego. No właśnie, smacznego! Ale to była chyba jakaś zagadka. O, właśnie, tu mięcho. Mięcho pełne zagadek. Proszę popatrzeć, tu jest ukryta zagadka. No niesamowite, luk. 114. Dlaczego one mają takie wysokie... Te... A, to jest łatwa zagadka. Przypuszczam przynajmniej. Musimy odnaleźć... trzeci kawałek Triforce'a. Albo raczej trzeci kawałek, czy tam czwarty kawałek trójkątu. I linie muszą iść dalej. Czyli to jest strasznie łatwe. Ten raczej nie pasuje. C mogłyby pasować, bo niebieska linia idzie tak, prawda? Wystarczy właśnie popatrzeć na niebieską linię. Tutaj żadna nie pasuje, czyli C. Żadna oprócz C oczywiście. Take this! Objection! Yeah! Mam cię. Głos Luka jest naprawdę taki trochę denerwujący. Przynajmniej jak dla mnie. Jego głos jest taki denerwujący, przynajmniej dla mnie. I nic nie dostałem za to. Świetnie. Jaj. A ty co?
No to powiedziałbym, że wychodzimy. Chociaż wiecie co, ludzie, powiedziałem, że zrobimy to w tym odcinku, ale myślę, że jednak zrobimy to w następnym odcinku, żeby mieć taki ładny początek. Więc jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych projektów, wtedy macie zawsze coś do roboty. A ja się z wami żegnam, jutro następny odcinek. Cześć!